Witamy na stole. Kontynuacja gry w Nemesis. Na statku ORP Nemesis na razie jest sytuacja, można powiedzieć, stabilna. Mocno nas jeszcze nie doświadczyły wydarzenia z tego na tym statku. Byli obcy, pokazali się, zostali zniszczeni. No i jako pilot zadanie mamy proste. Musimy dostarczyć tutaj do laboratorium to ciało tego obcego, które mamy podniesione i przebadać je, no i poszukać przez monitoring tego pomieszczenia, gdzie można wysłać sygnał i możemy uciekać, więc nie jest tak źle, jest to do zrobienia jak na razie. Nie wiadomo, co kombinuje żołnierz, jakie ma swoje tamte cele misji. Trochę jest tu, jak widać, szmerów i szumów po korytarzach. Są dwa ognie, więc niszczycielski ogień, jak policzyliśmy, to na razie nam nie strawi statku, więc jesteśmy na to bezpieczni. No ale też by się przydało trochę pogasić to wszystko. No i dobrze, no to teraz zacznie tą turę żołnierz, on jest pierwszy w tej chwili i zobaczymy, co będzie kombinował. Używam karty demolki, żeby umieścić znacznik awarii w magazynie, po to, żeby wykonać osiągnięcie prowizorka. Karta prowizorka daje mi odrzucić tę kartę w trakcie swojej rundy, żeby dobrać dowolną kartę z niebieskiej talii kart samoróbek. Druga akcja to przejście do pomieszczenia, gdzie jest pilotka, za kartę przeszkodzenie. Idę tam, żeby wyleczyć swoją larwę, którą mam w brzuchu. Teraz tura pani pilot. Pani pilot najpierw będzie przeszukiwać pomieszczenie. Pani pilot znalazła zastrzyk z adrenaliny i wojskowe medykamenty. Chyba wybierze wojskowe medykamenty, które dadzą jej, że będzie mogła odrzucić swoje karty i dobrać o jedną więcej, więc da to jej możliwość odrzucenia tych kart, które nie będzie potrzebowała akurat w danej turze. Druga akcja to za znajomość statku użyję bandaży, żeby sobie uleczyć swoje dwie powierzchowne rany. W zasadzie mogę wszystkie, więc dwie uleczam. I kończę swoją turę, to teraz tura żołnierza. Odrzucam kartę prowizorka, żeby dobrać jedną dowolną samoróbkę. Wybrałam miotacz ognia, ale niestety ma tylko jedną amunicję. Bo samoróbki się robi tylko z jedną amunicją. I od razu zrobiłam osiągnięcie niestabilny związek. Karta niestabilny związek pozwala mi zadać 3 obrażenia intruzowi, znajdującemu się w tym samym pomieszczeniu co ty. Połóż znacznik pożaru w tym pomieszczeniu. Za te dwie karty przeprowadzam procedurę dekontaminacyjną. Przeszkanowałam kartę skażenia i wyszło mi, że jest zarażona. I ją odrzucam. Usuwam larwę i dostaję jedną powierzchowną ranę. I automatycznie pasuje i to jest koniec mojej rundy. Czas na panią pilot. Pani pilot za obsługę komputera przejdzie do monitoringu. Wykonuje rzut na szmery. Wypadła na szczęście trójka. W zasadzie to nie jest szczęście, bo w trójce są szmery, bo są wentylacja, więc niestety wypada mi potwór. Następnie wylosowałem dorosłego osobnika, ale ma tylko dwie karty i te dwie karty posiadam, więc nie ma ataku zaskoczenia. Następnie będę strzelał w obcego z karty odpoczynek. Oddaję strzał z shotguna. Wypadło pudło. Za ostatnią kartę hakerstwo strzelam w intruza, moją ostatnią amunicję. Jest trafienie, czyli 2. Niestety ma 4 życia, czyli jakbym za pierwszym razem trafił, to już by było po nim. A tak będzie mnie tu gryzł. Przechodzimy do toru, do akcji wydarzeń, więc przesuwamy tor czasu. Już niedługo się otworzą komory hibernacyjne, będzie można się zahibernować i włączyć hipernapęd i uciec gdzieś w przestrzeń kosmiczną.
A następnie teraz jest atak intruza na panią pilot. Niestety dorosły osobnik gryzie panią pilot. Dostaje głęboką ranę. No i obcy ugryzł ją w dłonie, więc koszt akcji z przedmiotu wzrasta o 1, więc będzie jej trudniej cokolwiek robić przedmiotami. Następnie wydarzenie, no właśnie to, które się obawiałem, czyli gwałtowny pożar, czyli pomieszczenia, tam gdzie jest akuralnie pożar, ustawiamy znacznik awarii i we wszystkich sąsiednich pomieszczeniach pożar, więc jeszcze będziemy żyli na statku, ale już jest bardzo niebezpiecznie. Znaczniki ustawione pożaru, więc jak widać ORP Nemesis zaczął się gwałtownie palić, więc musimy go gasić, bo inaczej tu nie przetrwamy na nim. A jako kolonia obcych wylosowaliśmy kolejną larwę, czyli rośnie nam kolejny dorosły osobnik. No i rozpoczynamy kolejną turę, zacznie pani pilot. Pierwsza akcja to pani pilot próbuje uciec obcemu. Znowu mnie ugryzł, dostaje głęboką ranę i tym razem krwawienie, czyli krwawie. Czyli na koniec rundy, jak będę pasował, dostaje jedną powierzchowną ranę. Następnie idę do hibernatorium i tu wykonuję rzut na szmery. No i niestety dorosły osobnik podąża za mną. To była moja pierwsza akcja i próbuję jeszcze raz uciec, może się uda. Jak nie, to będzie bardzo ciężko. Za kartę demolka uciekam i losujemy znowu atak intruza. Na szczęście mnie tylko zatrapał, więc dostaję jedną powierzchowną ranę i kartę skażenia. No i teraz patrzymy, czy uda mi się uciec. To wszystko zależy od tego rzutu. Byleby nie rzucić jedynki, dwójki i trójki, no więc szanse są marne. I wypada trójka, więc nowy potwór. Usuwam te przyległe znaczniki szmerów, no i losuję potwora. Może będzie pudło. Na szczęście to dorosły, nie królowa, a na nieszczęście nie pudło. I ma wartość 2, więc nie ma ataku zaskoczenia. Więc pojawia się robal na plansz. Teraz tura żołnierza. Nie wiem, czy mi da radę pomóc, no ale niech czyni swoją powinność, bo ja już czuję, że pani pilot nie da rady. No to przechodzimy do żołnierza. Za kartę pełen automat idę do silników. Niestety rzut na szmery to jest niebezpieczeństwo, więc wszędzie pojawiają się szmery. Za kartę demolka wchodzę do wentów. Dobieram kartę czołganie się i mam odrzucić dwie karty akcji. Znalazłam zepsuty generator i teraz czas na rzut na szmery. Wyrzuciłam jedynkę, więc w korytarzu pojawia się szmer. To jest koniec mojej rundy, ale też pasuje i teraz czas na panią pilot. Teraz pani pilot próbuje za akcję pilotażu znowu uciec, trzeci raz. No i to jest jedyna jej opcja, żeby uciec i użyć apteczki, żeby uzdrowić swoje powierzchowne rany, bo w tej chwili ma dwie głębokie rany i dwie powierzchowne, czyli może nie uleczyć powierzchowne, tylko może te krwawienie zastopować, to wtedy nie będzie dostawała powierzchownych ran, więc to jest jedyna szansa, żeby uciec i nic mi nie zrobi obcy. Udało się transformacja, więc nie trafił mnie i udało się uciec. Teraz tylko jeszcze rzut na szmery. No jestem w laboratorium i teraz nie może mi wypaść 4 lub 3, a będę bezpieczny. I niebezpieczeństwo też nie może. No niestety 4, kolejny obcy. No niestety znowu to jest kolejny dorosły osobnik. No i on ma 4, uwaga, więc atakuje mnie z zaskoczenia. Dorosły rozstawione, więc widać za panią pilot jest spora grupa obcych. Próbują zaskoczyć i zjeść. No to teraz atak intruza. Ta trzecia powierzchowna rana zmienia się w tą ranę głęboką. Dostałem nogę. No niestety
ta rana już mnie wykańcza, bo zostały mi dwie karty, czyli dwie karty mogę tylko uciec z tego pomieszczenia i zabraknie mi jednej karty, żeby zrobić... ale nie, jest jeszcze sposób. Mam jeszcze wojskowe medykamenty. Mogę odrzucić jedną kartę, żeby dobrać o jedną więcej. Czyli mogę odrzucić dwie karty, dobrać trzy i wtedy zostanie mi jedna karta na zatamowanie krwawienia. Czyli jeszcze może coś się uda wywalczyć. Dobrze, to teraz wojskowy już żołnierz spasował, więc kontynuuję dalej swoją akcję. Używam wojskowych medykamentów, żeby odrzucić karty naprawy i dobiorę o jedną więcej, czyli dwie. No i ostatnia próba ucieczki. Za dwie karty. Zobaczymy, jaki będzie atak intruza. Na szczęście wyrysowałem szał, więc nie atakuje mnie. Nie, i udało się uciec. Jeszcze tylko ten rzut na szmery. Uciekam w stronę silnika numer 1. No i teraz ten rzut na szmery. No i jedynka to jest, jestem bezpieczny, bo dwójka, trójka, w wentach też był hałas. No i niestety nie mogę się uleczyć apteczką, bo mam ranną dłoma, potrzebuję wtedy o jeden koszt wzrasta o jeden, czyli jest dwójka to apteczka, więc mam tylko jeden akcję, więc dostaję niestety krwawienie, co jest to moje, mam trzy głębokie rany i to jest pierwsza rana, więc pani pilot nie żyje. Po pani pilot zostały jej zwłoki i wszystko, co miała na sobie, ze sobą, i też to ciało intruza, więc tak skończyła dzielnie walcząc do ostatniej kropli pani pilot. No teraz zobaczymy, co będzie żołnierz, więc to jest koniec tego tury, więc faza wydarzeń. Tor przesunął się na numer 8, więc hibernatorium jest czynne. Można się odliczanie do skoku na przestrzeń zostało włączone. Teraz będą skutki pożarów, bo ataków intruzów nie ma, nie żadnego intruza z graczem, więc obcy dostają, tam gdzie mają pożar, dostają ranę. Każdy z nich jest w pomieszczeniu z ogniem, więc dostali po jednej ranie. No i sprawdzimy, tego nie ma sensu sprawdzać, czy ma zginął, bo nie ma karty z jedną raną, ale ten ma 3, więc sprawdzimy, czy on żyje nadal. Niestety ma 4, więc jeszcze żyje dalej, więc przechodzimy do kolejnego kroku. Wylosowaliśmy awarię systemu podtrzymującego życie, więc obcy dorośli przechodzą do korytarzy numer 2. Obcy rozpierzchły się po statku. No jeszcze musimy umieścić znaczniki awarii w każdym pomieszczeniu zielonym i następnie usuwamy to wydarzenie z gry. No niestety, ale pilotka nam umarła. Trzeba uważać na statku ORP Nemesis, bo nie wiadomo, jak to będzie. Teraz pora na żołnierza. Teraz przeszukuję generator. Znalazłam taśmę naprawczą i chemikalia, ale wybieram taśmę naprawczą, ponieważ będę mogła zrobić pancerz. Muszę odrzucić narzędzie lub taśmę naprawczą. Za kartę odpoczynek odrzucam taśmę naprawczą, żeby aktywować pancerz. Żołnierz ponownie przeszukuje generator w poszukiwaniu gaśnicy. Niestety znalazłam narzędzia i plany Nemezisa, nie znalazłam gaśnicy, ale wybieram sobie plany Nemezisa, bo mogę podejrzeć dwa dowolne, nieodkryte pomieszczenia. Od razu za kartę namierzenie patrzę sobie dwa kafelki. Znalazłam gniazdo i centrum kontroli przeciwpożarowej. To dla mnie się przyda, bo chcę trochę pogasić i potem pójść się zahibernować. Została mi jedna karta, więc pasuje. Znacznik czasu przesuwamy na pole numer 7. Następnie skutki pożarów, więc ten obcy dostał ranę i patrzymy, ile ma żyć. No ale niestety ucieka z planszy, więc jeszcze tu powróci. No i wydarzenie to jest niszczycielski ogień, więc już nie mamy tyle. Cały ogień, cały statek ORP Nemesis spłonął.
nie udało się nikomu przejść i kolonia też spłonęła, więc przynajmniej się nie dostaną na ziemię. Może pokażmy, jaki był na koniec gry, czyli kończymy tą grę oficjalnie. Zobaczmy teraz, jakie były koordynaty, jakie sprawne silniki. No i statek Nemesis miał dobry kurs, miał na ziemię. Wszystkie trzy silniki były sprawne, no ale pożary strawiły nasz okręt i tak się skończyła ta nasza epicka rozgrywka. Więc kolejny raz Nemesis nam spłonął, bo to już nie pierwszy raz nam płonie. Więc uważamy na ten ogień, ale zwrot nieszczęśliwych wypadków nam powoduje, że często nam Nemesis płonie. To dziękujemy za oglądanie i pozdrawiamy wszystkich i liczymy na lajki, suby i komentarze, że wam się to podobało, że możemy jeszcze raz zagrać, może w większym gronie, może z innymi dodatkami. Dajcie nam znać. Pozdrawiam, cześć.